nie lubię teatru. Nigdy mnie do niego nie ciągnęło. Głupota jakaś. Badzie wie. No pomyślcie sami, jaki z niego jest pożytek, co? Może rozrywka? Dorośli ludzie stroją miny, tyłkami kręcą, śmieją się z czegoś, hi hi ha ha. Czy mądry człowiek tak się zachowuje? I nie wszyscy przecież mówią prawdę. Głupota i próżniactwo! Wydocha! Z łapskami i nożyskami nimi orać można! Na traktor takiego posadź? 10 hektarów zaorze. Przez jeden dzień, a może i więcej. Albo kobietę na przykład. Rzuć! Nie chcę! Barsz gotuj! Taki to pożytek. A teożon wymalowany na scenie tyłkiem kręci. Co komu po tym? To gnidy same, cóż rzec, gnidy! Gnidy! Wszelka zgnilizna! Robactwo! Z ręki jedzą, a rękę kąsają. Ja ich chlebem cyckiem wykarmiłem, a oni... Robactwo! Dlatego na wsi nie ma teatru. Nie przepuszcza sadło tego mrozu. Chłop to co? Chłop jest od ziemi! Jest czysty. Nie oszukasz go. I galerii z obrazami na wsi nie ma. Bo za oknem piękno takie, że żadne obrazy nie są potrzebne. A czy to w ogóle są obrazy? Bas Granina. Bohazy! 30 milionów dolarów, 40, nawet i 100. Bas Granina! Za naszym oknem rosły jabłonie. Zanim była łąka, wypasali tam kołchozowe konie. To dopiero szlachetne zwierzę. Sam nie wiem, dlaczego całe życie ciągnęło mnie do konia. Jest cichy i posłuszny. Orze, póki nie padnie, o nic nie prosi. Oczywiście zdarzają się kobyłki narobiste, ale wtedy batem przeciągniesz po gniadym grzbiecie. Jak złoto. A jeśli oczy zakryjesz, to pójdzie choćby w ogień, choćby w wodę. Posłuszna. Taki kraj powinien być. Pracujący. Posłuszny. Z ręki jeść. Okiem nie łypać. Cóż, pomarzyć można. Wspaniały byłby kraj koń. Znaleźlibyśmy z nim wspólny język. Gdzie trzeba owsa. Gdzie trzeba bata. A orałby. I kochałby mnie. Zmienić można wszystko. Dosłownie wszystko. Trzeba tylko chcieć i można zmienić wszystko na lepsze. To mój message, moje motto. Message to takie jakby przesłanie, takie pip, pip. Posłanie we wszechświat. Lubię przesyłać posłania we wszechświat, dlatego że wszechświat wtedy odpowiada taki to zuch. Lenka, zagrzewasz do pozytywu. Od dla ciebie pozytywu, ile tylko chcesz. Ja jestem z Grodna, a Grodno to jakby nie patrzeć zachód Białorusi. Taka białoruska Europa. Tak w ogóle to przed wojną mieszkali tam Polacy. I wcześniej miasto było piękne, ale jakby stare. Ruiny wszędzie były rudery. A teraz to nawet Polacy przyjeżdżają i zachwycają się naszym Grodnem. Zechcieli to zrobić i zrobili. A na przykład manikir. Wcześniej robiłam perłowy i nie zdecydowałabym się na jakiś jaskrawy odcień. Aż pewnego dnia zdecydowałam się i oto jest. Biały, czerwony, biały. Piękne połączenie. Biały, czerwony, biały. Modne! Barwy naszej flagi. Właściwie ten manikur to do ślubu zrobiłam. Dobre sobie. Pomyśleliście, że mój ślub. Nie, jestem jeszcze panną. Wolną. Czekam na propozycję. Robię castingi. Żarty. To Mariszka. Siostra. Ona już może ma 21 lat. A ja się z tego tak cieszę, wszechświecie, jak ty nas kochasz. Ustalili datę na 9 sierpnia w niedzielę. Super termin. Ma zajebistego chłopaka. Z Ukrainy. 2 metry wzrostu. Sportowiec. Biega każdego dnia. No i przystojny oczywiście. To jej rzecz jasna pozazdrościłam. Z Ukrainy. Toż to ogień. Lwów jest mi tak bliski. Wszystko mi się tam podoba. I kawa, i czekolada. I nawet w kryjówce i w mazochu nie było mi straszno. Och, żeby cały świat był jak Lwów.
A z powodu ślubu ja nawet ze swojego posterunku się zwolniłam. Dogadałam się z inną dziewczyną, obserwatorem, że ona postoi. To środka nas tak czy siak nie wpuszczają. Koronawirus! Mówią. Nie wolno! Obserwatorom nie wolno. Ale my z zewnątrz zaglądamy. Okna zakleili papierem. No to przecież śmieszne. Wszystkie okna normalne, a tylko w komisji papierem zaklejeni. Po prostu śmieszne. My wtedy po prostu wyborców liczymy. Ilu ich weszło? Białe bransolety są znakiem przemian. Póki co jakoś nic się nie zgadza. U nas weszło 30, a oni podają, że 126. To po prostu głupota. Błąd. Czy można tak oszukiwać? Batemistrze! Batemistrze! Wjedzą w miasta! Wjedzą w domy! My kibice chuligani! Napędzamy strachę! Co kurwa zaubawalisz? Zaraz nogi dostanie! Zoran trochę przekolował! Dobra, już po meczu! Dobry, uczciwy makacz! Według wszelkich zasad być nim to bonus dla szczególnie szanowanych ultrasów! Widzicie nos? Złamany dwa razy! A tu blizna! A to międzywcem flagi dynamowcy zahaczyli! 13 sztuk! Ale juchy było! Ależmy wtedy z nimi pili! Ciężkowie, jesteście w porządku! Kocham was! Rywala trzeba szanować! Chcesz się drzeć? Drzij się! Ale drzij się godnie! Mało latów nie bij! Baw, nie dotykaj! Nie stawiaj się! Dwóch czy trzech na jednego! Nie zadawaj się z glinami! I najważniejsze! Dostałeś w ryj, nie skomli, tylko tak mucz, póki kości policzkowe nie zachrzęszczą. Nie tak, jak nasz wąsacz. Chcesz pokazać, że głośniej? Jaki problem? Żyj się, chuju, uśmiję! Sam agitujesz, mordo? Nie zejdziesz z telewieży? Wszystkich swoich chujków zmuszasz? Abyś śpiewali dytyramby, to pozwól też innym. A potem rzuć te głosy na stół. Oto chłopy, pedały, masoni. Policzcie ilu za mną. Policzcie i zamknijcie się. Za każdy głos odpowiada. Ale nie. Uderzy jak szczur potajemnie w plecy. Tylko ktoś przeciw niemu, tylko głowę wystawi, temu natychmiast ścięcie szykują. Przez 26 lat nie znalazł się jeden sprawiedliwy, żeby wystąpić przeciw niemu. A więc wszyscy tacy sami, głupi, złodzieje i kryminaliści! Ale teraz przegiął. Uczciwie wam mówię, przegiął. 26 lat! Okazuje się, że dokładnie tyle, ile ja żyję. Ile życia kocham futbol. A tej padliny nienawidzę! Wcześniej zasmakowałem strajku. Sprzeciwu. Jak zasmakowałem? Musiałem chodzić wcześniej spać. Ale na noc brałem not pod kołdrę i grałem. No, a potem mi przeszło. W sensie kontrstrajku i zacząłem jawnie. A potem tata kazał zabrać mi not i przestałem grać. Cholera. Ostatni dyktator Europy. Tata, inne dzieciaki grają i cóż z tego? Chcesz być tacy jak oni, jak ci? Wiem, ty masz głowę wypchaną. Cholera, tata, innym przecież wolno. O. Wtedy, jak on nie wrzuci swoją katarynkę, że niby... Kiedyś to była młodzież. I o komsomole. O drużynach pracy. O tym, jak... W mundurkach lubili chodzić. Jak bronili kiszłaków. W Afganistanie. Jak krowę. Doił. Jak mleko prosto od tej krowy. Pił, a mleko było takie... Ja sobie nie wyobrażam. Teraz to ono... Jakieś do dupy jest, jakąś psiną pachnie. I on ma zaraz po nim biegunkę. A tych jego opowieści to już nie wspomnę. O Związku Radzieckim. Przecież nie żyłem w nim ani jednego dnia. Mam tylko 16 lat. I niczego interesującego w nim nie było. Internetu nie było, smartfonów nie było, tabletów. Normalnych filmów nie było. No wszyscy tylko te krowy doili i wódę chlali. Ale ja i tak na kompie gram. Dostałem not od Wasi i gram.
Jemu na złość. A Wasia jest moim jedynym przyjacielem. Będzie miał lada chwila 32 lata. On potrafi z 10 metrów nożem królikowi prosto w oko rzucić. Jest git. I broni mnie. O tym wszystkim to nawet Kryska nie wie. Kryska to Larisa Nikołajewna. Pilnuje, żebym się w nauce nie opuścił. Sprawdza mi telefon i wszystko tacie referuje. To jej powinienem pokazywać zadania przed pokazaniem w szkole, a ona potem mówi nauczycielom, co i jak postawić, ha? Pedagog. Kryska Lariska. Kiedyś usłyszałem, jak rozmawiają. Trzeba, żeby kobieta była zawsze razem z nim. Chłopiec za mamą tęskni. Dlatego ty ją zastąpisz, Larisa, pod jakimś pretekstem. Czy można wymienić matkę? Czasami się zastanawiam, czy ja go w ogóle kocham. Jestem synem. Powinienem kochać. Powinienem. Jemu wszyscy coś powinni i dłużni. Pieprzy się tak sobie. Oczywiście się stara, wiadomo. Coś tam wymachuje, popiskuje. Ale jak dla mnie to nie to. Z Ługańska mutki mieliśmy. Człowieku, one cię wyciskały. Jak zwierzęta, przecież wychodziłeś mokry stamtąd jak z łaźni. Kurwa, lód tam przykładałeś. A usta to miały takie jak szprychy rowerowe. Dokładnie takie. Maszka? Maszko to taka Białorusinka. Oni wszyscy są tacy odrobinę powściągliwi. Ty stajesz, patrzysz na nich i od razu czujesz się winny. A ona? Ona ładna. Zęby ładne, zadbana. Ale był czas, że coś się zadziało i nie stał, nie? Znaczy teraz wszystko pracuje jak trzeba, tak? Ale było, że to stał, a to nie stał. Na uczelni był felczer, to do tego felczera. On mówi, że to z nerwów. No kurwa, jasna sprawa, że z nerwów, nie? Tyle się wtedy działo, tego 2014. Taka rozruba. Wszyscy myślimy, kaplica. Niemniej jak 10 lat przyjdzie nam tę lurę z aluminiowej miski żreć, nie? I za co? Za obronę podstaw państwa. Za antyfaszyzm. Ale dzięki Bogu się z chłopakami zawinęliśmy. Strumykami między palcami. Mówiąc literacko, kurwa, spierdoliliśmy. Nasz pluton był ogień. Alaha. Grzyb. Zielony. Pieprz. I Niko. Część potem do Kermerowa wzięli. A część do Władyka. Paru nawet do Moskwy, oficerów, nie? O, a część udała się tutaj. Do radzieckiej Białorusi. Do Europy, kurwa. A tu jest jak w kasyno. Czysto. Płacą normalnie. Dziewuszki. Ideał. No. Od razu wiesz, co dobre, a co złe. Czarno na białym. I to jest właściwe. Oczywiście są i minusy. Ale o dziewczynach już mówiłem. Trzymaj. Ale ślub wyznaczyła zajebiście. 9 sierpnia. Ja nawet wolne wziąłem. Ale coś czuję w sercu, że będzie brynza. No będzie brynza. A pod łopatką to mnie tak kurwa ciągnie. I od razu ta cała szlag, ją trafił erekcja, co? Znika. A mnie się to przytrafiło tylko raz, 2014, zimą, w Kijowie. Oni wtedy wszyscy chodzili i się kurwa przechwalali. A mało brakło, a wszystko by u nich przypadło. O, śmierć banderowcom. Śmierć banderowcom. A ja oni ochłonęli. My ich pojedynczo. Już z Rosji leci pomoc. 10 plutonów, kurwa. Wowa zucha nie zostawi. A już czułem miedzianą skrzynkę blisko. Teraz to nie ta chujna. Ale i tu coś niedobrze. Na perspektywie ta szaniona noc poślubna. W dobrych kotletach, smacznych, obowiązkowo musi być dużo tłuszczu. Dlatego, że jeśli użyje się tylko czerwonego mięsa, będą suche. Jak ja robię. Biorę mięso na kotlety. Wołowinę, kotletową wieprzowinę
i koniecznie kawałeczek słoniny. No, taki w sam raz, mniej więcej 20 deko. Albo szpiku. I wszystko przez maszynkę do mięsa. Potem do tego cebulę, czosnek, przyprawy, albo od razu wegetę. Dawno nie robiłam. Seriosza bardzo lubił moje kotlety. Mogło być 10. 10 na raz zjadał. I dzieci zjadały też. Siergiej, zdarza się, że wraca z tych swoich delegacji wściekły. Nasiąknie tam tym wszystkim, tym brudem, niegospodarnością, ludzkim bólem. Przecież jemu jako blogerowi wszyscy prawdę mówili, jak jest w rzeczywistości. A potem on do mnie. No, jak tak można? Ile w tym kraju łgarstwa? Kłamią, kłamią i kłamią. W telewizji jest jedno, w życiu zupełnie inaczej. Ale jak postawię kotleciki, to on się odpręża. Teraz często pytam sama siebie. Siądę przed lustrem, telefon odrzucę, żeby nie szarpali. To BBC, to CNN, to swoi, to różni. Włosy czeszę. Długo czeszę, wydaje mi się, że całą wieczność. A w głowie tylko jedno pytanie. Na co ludzie są gotowi dla miłości? Mam 37 lat stażu pracy. 37 lat. Mam 5 dyplomów od Ministerstwa Edukacji. Z pieczęciami. Jeden nawet z podpisem prezydenta. Awansował mnie na stanowisko zasłużonego nauczyciela. Ale coś tam się pokrzeniło. Nic to, ja nie narzekam, dlatego że wiem, że prezydent o nas pamięta. Prezydent o wszystkich pamięta. I o nauczycielkach. I o dojarkach. O emerytach. I o wszystkich innych. To wszystko znaczy, jaką trzeba mieć głowę, żeby o wszystkich pamiętać. Och, jaką głowę. Jak tak sobie o tej głowie pomyślę, to aż sama się za głowę chwytam. Uczniom mówię, wy w tych swoich gadżetach, w tym swoim światowym życiu tkwicie, a człowiek cały czas myśli. Cały czas decyduje, nikomu ulg nie daje, żeby tylko wam, niewdzięcznicy, lepiej żyć było, żeby była stabilizacja. Dał wam podręczniki, zapłatę nam daje, pracę daje. O, jaki budynek wybudował, kwiaty posiał, satelitę w kosmos wysłał. A to wszystko po to, żebyście się tylko uczyli. A wy godności nie macie. Dopiero co latem wybory urządzili. Po co? To przecież urlopy, to przecież dacze. Pomidory, arbuzy, dacza. A wszystkie obciążenia na nas, pedagogach. Ja nie wybieram. Lepiej, żeby je w ogóle znieśli. Mętne te wszystkie wybory, patrzcie, kogo tam wybierają. Trumpa, Poroszenkę, Jelcyna. Jedno barachło. I tak wiadomo, za kim jest naród. Naród zawsze za jednym. Za stabilnością. A stabilność to? Batko. 26 lat. Wszystko jasne, wszystko stabilne. I niech tak zostanie. Do emerytury mam 4 lata. Nasze gimnazjum jest wzorcowe. Nawet syn prezydenta się w nim uczył. Młodzi pedagodzy mnie tylko wkurzają. Co oni mają w głowach? Nałykają się tej zachodniej propagandy. Jak będziemy głosować? Zawsze im odpowiadam. Jak krajowi potrzeba, tak będziecie. Mądrze. Od was mądrzejszy jest, tam na górze. Pracować chcecie? Pracujcie. Odrzućcie cały bagaż obciążeń i naprzód. A wybory to nasz dług za stabilność. Ojczyznę ratujcie, premie wam dadzą. Ja, dzięki Bogu, 5 wyborów w szkole przeżyłam i wszystko jest jak trzeba. Wszystko z wiadomym rezultatem. I wszystkim premie dawali. Tylko tych obserwatorów nie lubię. No, i czego się tam dopatrzysz? Czego? Jeśli wszystkie cyferki o tu, w mojej głowie. A nerwy szarpiesz. Gdzie mówić? Do kamery. Jasne. Teraz. Dzień dobry. Jestem kandydatką na prezydenta. Światłana Ciechanowska. Mam 37 lat. Urodziłam się na Polesiu. Skończyłam Wydział Filologiczny na Mozyrskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Biegle władam białoruskim, rosyjskim,
angielskim i niemieckim. Nie pociągało mnie nigdy robienie kariery. Czułam się przede wszystkim żoną, matką, gospodynią domową. W tym czuję się najlepiej. Nigdy nie interesowałam się polityką. Zupełnie mi to wystarczało. Rok temu mój mąż, Siergiej Ciechanowski, stworzył swój projekt. Kraj dla życia. W ramach którego spotykał się z ludźmi różnych profesji. Opowiadali, co ich niepokoi, co czują, co myślą o Białorusi. Mówili o swoim niełatwym losie i o marzeniach. Życiu w wolnej i bogatej ojczyźnie. I przede wszystkim przeraziło mnie to, że ludzi, którzy wystąpili w naszym kanale, zaczęli zamykać w więzieniach. Gdzie tak się godzi? Że z taką niesprawiedliwością można się pogodzić? I dlatego, kiedy mojemu mężowi, Siergiejowi, uniemożliwili start w wyborach, postanowiłam go zastąpić i iść aż do zwycięstwa. Pomyliłam się? Nie. Nie. Nie mogę uwierzyć, że to mówię. Iść aż do zwycięstwa. Za siebie, za męża, za was wszystkich, za nasze dzieci. Jako żona, jako matka rozumiem, że w rodzinie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Chcę, żeby tak było i w naszym kraju. Mówią, że kobieta nie może być prezydentem. To nieprawda. Nikt nie zatrzyma kobiety, która broni swojej rodziny. Jak nikt nie zatrzyma narodu, który żąda sprawiedliwości. No tak kurwa, suki pieprzone. Ustawili dyżury na 9. I na 9, i na 10, i na 11. Znieśli przepustki. Urlopy. Pełny stan. No to mówię dowódcy. Dowódco, ślub mam, od 2 miesięcy planowany. To on patrzy i mówi, ty co, dureń? Nawet jeśli umarłeś, to nie jest przyczyna, żeby munduru nie włożyć. I znowu. Ty co, dureń? I prosto w oczy patrzy. Ty co, dureń? Nie jestem dureń. Do Maszki od razu zadzwoniłem. Maszka, słuchaj, pizda. No pizda z tym naszym ślubem, no. Służba wzywa. Służba jest ważniejsza. Ale przecież obiecałeś, wszystko jest załatwione. Właśnie, kurwa, dlatego do niej dzwoniłem, żeby tego wszystkiego nie słyszeć, tego wycia, tego wy... Próbujemy teraz, no przecież krewniarz z Ligi jadą. No restaurację mama załatwiła, no, przecież jesteś mężczyzną, przecież obiecałeś. No, jeśli ona nie rozumie tych słów, dług wobec ojczyzny, to ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ja służę Białorusi. Służę Łukaszence. On jest głównodowodzącym. To, co on zrobi, to my wykonamy. Zastępca do spraw politycznych jest świetny. Mówi jak jest, po prostu. Wrogowi! Śmierć! Polacy! Czuby! Litwini! Wrogowie! Rosjanie! Nie są wrogami, ale chcą capnąć. To znaczy, także wrogowie! Ale i bracia. No i wrogowie! Tak bywa. Ale my z Rosjanami najpierw tych pierwszych wrogów zwyciężymy. Dałów tych majdanowców, Polaczków. Potem i z ruskimi się podliczymy. Batko im tu wolnej ręki nie da. Nawet jak zostanie rosyjskim gubernatorem. Kurwa, znowu Maszka dzwoni. Maszka, halo. No co, no już, nie rycz. Już zrozumiałem, że jesteś ciąży. No i co, odłożymy. Maszka, my tam wszystko szybko skruszymy. W proch, w pył, no. Tak, uważam na siebie. Maszka, 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 gdybyś nie wiedziała, jakie mundury doleciały, no. 7 transportów z Moskwy, no. Jak je zobaczysz, to się zakochasz. Tylko ten żar piekielny. My w tych maskach, w tych mundurach, w tych nagolennikach, kurwa. No ale nic. Dzień, dwa i będzie czysty kraj. Zakochasz się. Tata! Tata, no co u nas z tym internetem? Hola, wywiad mam! To nasz wujek Dima Gordon z Ukrainy przyjechał. No proszę nie zwracać uwagi, Dmitri. Zapytaliście, zdaje się, o ojca. Jeśli nie włączysz internetu, to nie zostanę po sobie prezydentem. Żartuję. Mały jeszcze, co zrobić. A to jest mój główny opozycjonista. A powiem panu coś dziwnego.
Dima. Proszę mi wierzyć jako doświadczonemu prezydentowi. Prezydentem się nie stajesz. Prezydentem się rodzisz. Cholera, no po co ja robiłam ten manikur, depilację, fryzurę? Po co kieckę kupowałam? 367 rubli, dwa moje stypendia. A wesele odwołali, bo Romik ma pracę. Okazuje się, że on w OMON-ie naszym pracuje, chociaż Ukrainiec. Myślałam, że w milicji gdzieś po prostu, albo no, w drogówce po prostu, czy coś takiego, a on w OMON-ie. No nic, pobiorą się w Nowej Białorusi, tak nawet będzie lepiej. Przecież widać, ilu nas w kolejkach stoi. I wszyscy na rękach mają białą wstążkę. O Boże, przecież nas jest większość! Nasza komisja jest sprawdzona. Ja, dwie nasze członkinie. Krystalina Siergiejewna. I Lidia Michajłowna. Woźny. Igor Nikolajewicz. Nauczyciele młodszych klas. Tak, wszyscy już słuchają, podaje instruktaż. Oto liczby, których należy nauczyć się na pamięć. Podliczenie będzie wyglądało tak. Bierzecie karty wyborcze i pokazujecie sąsiadowi z prawej strony. Ja mam z prawej Lidię Michajłowną. Ja jej jak gdyby pokazuję i kładę w segregator. Wiem, że w mojej paczce powinno być 206 kart wyborczych. Biorę 206 kart. A u Krystaliny Siergiejewnej powinno być 1361. To znaczy, że to będzie paczka Aleksandra Grigoriewicza. Liczb dla każdego kandydata należy nauczyć się na pamięć i tyle samo położyć. Co zostanie, to nieistotne. Nieważne głosowanie i wszystko. Kasatonowa! A co cię obchodzi, skąd są te liczby? Na górze po prostu policzyli, tylko tobie, głupiutkiej 30-latce, nie powiedzieli. No więc uczymy się na pamięć. Ciechanowska 206. Zapisywać nie trzeba, zapamiętujemy. 206. Łukaszenka Aleksander Grigoriewicz. 1361. Dmitriew. 52. Konopacka. Fuch, jaką ma gębę nieprzyjemną. 73. Raczyn. 39. Przeciw wszystkim 100. O, jak równiutko. 100 przeciw wszystkim. Zapamiętaliście? Powtarzam dla zapominalskich. Ciechanowska. 206. To podpatrzyłem na jednym filmie o zombie. W nim zombiaki ziemię zdobyły. No, prawie jak u nas na Białorusi. Bierzesz czasopismo? Takie grubsze. O tak. Opasujesz skoczem. Kurwa, dawaj to. I co? Masz osłonę? Wal po niej pałą do woli. Trochę to niewygodne, ale zawsze jakaś osłona. To władzę on po dobroci nie odda. Wygra wybory czy przegra, chuja ważne, władzy nie odda. Wczepił się w nią zębami. Zęby się już kruszą, ale on się trzyma. Niczego nie ma oprócz władzy. Ręce już sine i trzęsące, a on trzyma się. Powiedział, do śmierci będę się trzymał, a potem synowi władzę oddam. Kurwa, nie wiem, brać to czy nie? Pochód z drągami zaraz zmiotą. No. I rewolucja u nas pokojowa. Chodzą z chorągiewkami, z kwiatami, tych drani obejmują. Piosenki im śpiewają! Idiotki! A oni mają granaty, broń, przekrwione oczy, bronią swojego Führera. Oni wasze kwiatki mają w jednym miejscu! Dzisiaj wszyscy kamraci z dzielni wychodzą. Wszyscy kibice. Wszyscy nasi! Będziemy głosów bronić! Batemistrzem! Batemistrzem! Wiedzą w miastach! Wiedzą w domach! My kibice, chuligani! Napędzamy stracha! Już jestem spokojny. Dobrych chłopaków nam przysłali na pomoc. Uprzejmych. Pytam jednego z nich, jak ma na imię. Renat. Mówi. A nazwisko? Nie. Uśmiecha się. Nazwisko w domu zostało. A gdzie ty byłeś, Renat? Jak na Majdanie staliśmy pod kulami banderowskich bandytów, hm? Śmieje się. A zęby ma białe. Braciszku, ty się nie martw, wyluzuj się. Dzisiaj to miasto będzie nasze. Masza? Masza, halo, halo. O, Masza, 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 Marzenki, cichutko, cichutko, nic się nie martw, nic się nie martw. Mam nowinę, ona wygrała. Wszystko wyliczyłam po bransoletach. 1412 wspaniałych, zadziwiających białych bransolet. A u nas wszystkiego tylko nieco ponad 2000 głosujących. Młodsza, wiesz co to znaczy? Ona wygrała! I to z ogromną przewagą będziemy miały kobietę prezydenta i nową Białoruś. To jest wspaniałe!
Jaka morda umieściła w internecie zapis naszej próby? Patrzeć mi w oczy. Ty, Kacia Renato, to twoje dzieło? Kasatonowa? Kasatonowa, do śmiechu ci? To tajemnica państwowa. Powierzyli ci zadanie wagi państwowej. Okazali zaufanie. Zaufanie, a ty? Zobacz tylko, co ludzie wypisują. O! Na przykład YouTube. Judasze, posadzimy was, oszuści. 20 lat nie oszuści, aż tu nagle. Oszuści! Łamiesz prawo, ja mam 4 lata do emerytury i z dyrektorskiego fotela nigdzie nie pójdę. I prezydent słusznie nie chce odejść. Swoje miejsce trzeba utrzymać do końca. Na nie trzeba było własną krwią zapracować. Te wszystkie karty wyborcze to śmieci. To znaczy zapisaliście, co podawałam w protokole, powiesiliście na drzwiach i niech się roznosi. OMON was wszystkich rozwiezie. Z tym internetem to jest zwykły skandal. Cholera, żeby u nas się wieszał w rezydencji. Cholera, tata, po co wyłączać internet wszędzie? Prawie wszystkie moje gry to sieciówki. Dota wisi, czołgi wiszą. Tata mówi, że to wrogowie. Że to hakerzy od Merkel zwiesili nam sieć, ha? A potem słyszę, jak brat daje rozkaz do wozu, żeby chińskimi zagłuszarkami przykryć i żeby szczelnie! Mój brat jest prawą ręką taty. Tata dał mu radę bezpieczeństwa. Tylko jemu ufa. A swoich sług to ścierpieć nie może. Mówi, że tępi i że wszystko nie tak robią, ale za to są wierni. Ale nie kładź palca między usta. Przestaniesz jebać, poczują się pewnie i cię zeżrą. Tata chce, żeby kiedy ja już zostanę prezydentem, no to żeby on był ze mną. Jak wezyr. A ja mówię, tata, ale róbmy według kolejności. Najpierw ty, potem Witja, a potem ja. A on nie wiedzieć czemu rozzłościł się. Sirioża, słyszysz mnie? Tam przez ściany słyszysz mój głos? Sirioża, słyszysz mnie? Miłości moja, zwyciężyliśmy. Sirioża! To trzeba skończyć. I proszę was, nikogo nie żałować. Nad ranem w kraju ma być porządek! Poczekajcie, poczekajcie, ja mam całkiem inne liczby, nic się nie zgadza, no jakże tak? Przejebane! 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 Ja tam, nie wyjdę, nie wyjdę tam! Widzicie, jaki tłum, oni nas porwą, banderowcy! Jaka morda opublikowała wideo w internecie, kto opublikował ten idzie? Nie pójdę! Renat, za wyjście odkę do domu, bo widzisz, że się zesrała. Porwie się zachciało, starzyła się, bywa. A teraz się, boi się, boi się, że chuja z tego będzie miała z tych wyborów. Jak można pisać coś takiego, kiedy wszystko policzyliśmy? Wszystko, wszystko widzieliśmy, to po prostu oszustwo! Hańba, 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 hańba! Dziękuję wam, mińszczanie, za to, że znosicie mnie ćwierć wieku człowieka, który przyjechał do was z prowincji. Dziękuję Władimirze Władimirowiczu za życzenia z okazji zwycięstwa. Mamy jednak wspólną ojczyznę, od Brześcia do Władywostoku. Łukaszenka do więźniarki! Łukaszenka do więźniarki! Odejdź, odejdź, odejdź! Ja i na to odpowiem. Telefon oddaj. Ja cię na razie bić nie będę. A ze wszystkimi się jeszcze policzę. Kraju wam nie oddam. Ach, tutaj mamy kolejną owieczkę. Bierzemy ją. Sujsuko, gdzie uciekasz? Kurwa, jaka zwinna, ręce jej wykręcia. Jak się stawia, to pierdla. Jestem obserwatorką! Chuju za torką! Kurwa, jak szybko ryj zamknęła kobyła. Do więźniarki ją. Mogę szybko, jestem na obcasach! Bilka skończona. Na obcasach i w białej sukience obserwator. Prostytutka, nie obserwator. Kurwka. Będziesz wszystkim fiuty ciągnęła, a jak któryś nie dojdzie, to ci osobiście te pałę w dupę wsadzę. Lubisz anal? Dziewczyny, wypuśćcie! Kondony splaczałe! Boże, co to się dzieje? Wojna! On rozpoczął wojnę domową, przecież oni strzelają! Wprost w ludzi strzelają, nie wolno strzelać do swojego narodu! Oni bili kobiety, dziewczyny, kobiety! Ja pieprzę! Żrący dym od granatów wszystko przesłania, pali oczy! Wyrywali, walili na ziemię i bili! Walili tak, że mi kibole nigdy nikogo tak nie napierdalaliśmy! Buciorami, po gołych kobiecych nogach, brzuchach, pałami, pięścią w twarz! A co tam bić? Dziewczyny piszczą i krzyczą, że nie trzeba! Oni napieprzają i napieprzają, ale my z chłopakami włączyliśmy się w łańcuch i poszliśmy! Nic to, nic to!
Bez sensu, tyle razy mijało i teraz minie. Poawanturują się i uspokoją. To pedagogika, spokojniej będzie. Córko, córeczko, mama w domu! To dlaczego tak patrzysz? Córeczko, no co ty? Tata, Wasia przyniósł mi kamizelkę kuloodporną. Po co mi ona? To gra? Paznok ci połamali. Biały, czerwony, biały, a może palec też. Nim ruszyć boli. Boli, wszystko boli. Już tak jakieś żelazko. Spokój jak żelazo. Dziwne. Siedzę w więźniarce. Dużo nas tu siedzi. Już jakby tutaj ubranie nie poprosić. Drogie ubranie. Co? Co? Przepraszam, nie słyszę, kim jestem? Gwiazdą? Nie słyszę! Sześć dziewczyn odbyto! Sześć! I kilku naszych straciliśmy! Suki wyrwały z łańcucha i wywiozły! Koledzy! Batę z wami! Dziennikarz relacjonuje! Oni w niego z całej siły! Jakby tak po rękach, to kości złamane na bank! A ublę, to ja już nie wspomnę! A jednemu zdążyłem pianką budowlaną w mordę prysnąć! I z nogi! Odleciała menda na 2 metry! Tu nasi przycisnęli 50 osób! Chłopaki! Brzask się zrobił jak na meczu Barcelona-Real! Zatykało uszy! Jakiego dali drapaka? Pięty śmigały! Ja jeszcze jednemu smacznego poddupnego kopa zdążyłem zasadzić. Myślę, zwali się. Ale nie! Jebaniutki, pobiegł jeszcze szybciej! Uciekli! Ale niestety niedaleko! Za transporter opancerzony! Łukaciągi na ulicę wyprowadził! I samochody! Jakby z Mad Maxa! 40 lat temu ja cię nie po to urodziłam, żebyś ty mnie teraz pouczała. A co, to ktoś lepszy przyjdzie? Wszystkie zakłady pozamykają. Wszystko będzie płatne. A ja mam 4 lata do emerytury. 15 lat nad morzem nie byłam. Sami nie żyliśmy i innym nie damy. A choćby nawet! Wzywam cały świat, aby się wmieszał i zatrzymał ten bezprecedensowy gwałt. Wszystkich do więźniarek. A jak będzie za mało miejsca, na sale sportowe wieście, na stadiony, żeby zapamiętali na całe życie. Tutaj władza się nie waha! Tata. A co to jest wolność? Goń byki, natrafisz na woła. Hej! Wy, dranie! Słuchajcie mnie! Nazywam się Nikita Mickiewicz. Mickiewicz! Zapamiętajcie to nazwisko, ponieważ to jest nazwisko człowieka, który się was, drani, nie boi. To jest mój kraj! Białoruś! To mój kraj! To moje miasto! A to ja! Ślusarz 5. kategorii! Nikita Mickiewicz! Kurwa! Nic nie widzę, krew! Ilu z was się tu ustawiło? 1000? Skąd wy wszyscy wzięliście się na naszej ziemi? Kogo bronicie? Kogo? Tego karalucha? On jest nikim. Dosłownie nikim. Karaluch! Przyciśniesz nogą, szczęśnie bryźnie i koniec z nim. On poszczuł wszystkich na wszystkich. Utopił kraj we krwi, w nienawiści, w bólu. Nie chcemy go więcej, koniec z nim. Jego więcej nie chcemy! Przepłacony na pewno. Przez Polaków albo Litwinów. Koordynator, kurwa! I pod wpływem narkotyków. A tu maniony od razu widać. Wszystko, jak mówił zastępca politycznego. Może jeszcze tableteczkę? Dobrze działa, Renat. Po prostu taki trans, że chce się latać! I latać! Czekaj, tego ja zdejmę. Dostaliśmy nowe kule, te z metalową powłoką. Rwą jelita od tak! Rzuć mu granat pod nogi! Bo ci obserwatorzy wszystko na telefony nagrywają. Tata powiedział, że przygotował 2 samoloty. Jeden kupił od Turkenbaszy. Miał takiego przyjaciela, swojego otruli. Ale tam jest zawsze super. Tam jest zawsze internet i kibelki są naprawdę ze złota. I ten samolot jest na lotnisku narodowym, a drugi mniejszy na wojskowym. Przybiegła Kryska, jakaś zapłakana, oczy jak 5 kopiejek. Objęła mnie, prawie jak matka, i powiedziała, żebym rzeczy przygotował, żeby zawsze były gotowe. Po co nam rzeczy? Gdzieś wyjeżdżamy! Słyszę, jak wrzeszczą do ucha.
Nie siedziało się dziś na tyłkach w domu, co? Was wszystkich to trzeba w rakietę wsadzić i w kosmos wysłać, żebyście tam sobie o tym swoim pedarstwie opowiadali! Drzwi więźniarki się otworzyły i na podłogę coś pacnęło. Padło, jak kawałek mięsa. Słyszałam, że coś ciepłego mi na kolana bryznęło i na sukienkę, na białą sukienkę, którą na ślub Maszki kupiłam, a teraz na niej czarna plama. Potem błysk granatu i zobaczyłam, że ona nie jest czarna, jest czerwona. Kawałek mięsa to człowiek. I co dziwne, coś ma na ręce z koczem owinięte. Myślałam, że to szmata, ale to czasopismo. Rolling Stones, tylko całe porwane i krwią zalane, jakby go dosłownie pies zębami szarpał. Podniosło na mnie oczy. Właściwie jedno oko, bo drugiego widać nie było i powiedział: wybacz, że cię nie odbiliśmy? Wybacz, że cię nie odbiliśmy. Co ta papa? Sam dać mordę gnidę! No na rękę mu nastąpiliście, boli go! Przecież pewnie, że boli. O kurwa, jak boli. No przecież gdyby nie bolało, to by tak nie wrzeszczał. Myślał, że jest sprytny. Rękę owinął i co? Nie znajdziemy słabego miejsca. A paluszki wyglądają zza osłony. Ale przecież krew mu leci! O, z jego krwawiącego oczka. Przygotuj się, bohaterze, bo ci zaraz wpierdolę tębową pałkę! Albo fiuta. Jak wolisz? Haha, krwotok ma! No i czego ci w życiu brakuje? No czego? No proszę bardzo, cała Europa niszczeje i boso. Cała ekonomika dawno już u nich legła w gruzach. Merkel tylko na rachunek Putina żyje, a my niezależni. I nie naszej niezawisłości tylko prezydent broni. O, i nawet koronawirus się prezydenta przestraszył. Wszyscy chorują, a Białorusini nie. W naszym gimnazjum trójka nauczycieli umarła od maja do czerwca. Nikt na koronawirusa, nikt. Wszyscy na chorobę wieńcową, chociaż w zamkniętych trumnach ich chowali. Ty Białorusin i on Białorusin, dlaczego? Kto Białorusin? Ty Renat, ty jesteś Białorusin? Ja też nie. Czekaj, suko. No to teraz ci pokażę, co się dzieje, kiedy przerywasz dorosłym. No kurwa. Teraz się taki numer stał, że ja tam tę jedną dziewuchę, tę w białym, na obcasach. To ja ją tak za głowę podniosłem, za włosy, bo chciałem jej w mordę splunąć i udusić w płaza. A to ona, kurwa. Ale się wpierdoliłem. No to Maszy siostra, świadek na moim ślubie, który się nie odbył. I to naprawdę ona. Ona miała tylko wargę pękniętą i cała zasmarkana. No co ona, kurwa, robi w tej maszynce do mięsa? Straszne jest, jakie to straszne. Te oczy takie szklane, pełne strachu. Nigdy w życiu nie było tak strasznie. Przez te dziury wcięte, te oczy żarzą się niczym dwa węgle pełne nienawiści. Nic ludzkiego. No patrzy, czemu to tak patrzy na mnie? Przebacz, że nie odbiliśmy cię. O, słowiański bazar pokazują. Oj, choć serce wytchnie. Stas Michajłow, Gałkin, ale Grawa, powali. No to znaczy, że wszystko dobrze! Dzięki ci, Trump. Dzięki ci za koronawirus. Maska. Mam maskę. Ona na mnie patrzy, ale mnie nie rozpoznaje. Chociaż nie wiem, z 10 razy byliśmy na imprezach jakichś czy coś. Kurwa! Szyt ma tak cieniusią. O, po prostu kurczak taka kruchutka. Jak palce ścisnę, to chrzęstną. A może ja bym ją przeleciał? W sumie to mi się podoba. Chuda, szczupłonoga, skórę ma białą, delikatną. No, a szczerze mówiąc, to nawet byliśmy kiedyś w akwaparku, wszyscy razem. I ona się z siostrą bawiła, śmiała się, no i mnie kokietowała. I mi stanął. Masza myślała, że to przez nią i w sumie dobrze. O, kurwa, teraz też mi stanął. A to znaczy, że ta chujnia się skończy. I zwyciężymy. O, i właśnie w telewizji rezultaty ogłosili. Tak, tak, sprawdzamy, tak. W naszej komisji wszystko jak w telewizji. Kropka w kropkę. 81%. Znaczy, mieli rację. Znaczy, nie okłamali. To znaczy, że na swoim miejscu do emerytury dosiedzę. I premia, podwójna zapłata. A wy to nawet do Polski zjeżdżajcie. O, prezydent występuje. Pieczenie serca ustało. Przyjaciele! Zwołałem was tutaj nie po to, żebyście mnie bronili. Chociaż po to też. Po pierwsze, wiem, że macie mnóstwo pracy w domach. Zbieracie zboże, wiem, że zaraz do szkoły. Ale najważniejsze, ja pamiętam te 90. Tutaj stali ludzie, pracownicy z garnkami i czajnikami i prosili o pomoc, o jedzenie, żeby dzieci nakarmić. Jestem wdzięczna wszystkim robotnikom, studentom, urzędnikom, którzy ogłosili strajk. Komitety strajkowe powstają w całym kraju. Poprzysiągłem wówczas pomóc wam i nie dopuścić do tyłów w losie Białorusinów. Renat, słuchaj. Jest nowy rozkaz. Nikogo nigdzie nie bierzemy. Po prostu napierdalamy wszystko, co się rusza już. A liderami oczywiście zajmie się polityczna. Zniszczyliśmy to, co było nam dane od Boga. Swoje ogromne imperium, bez którego nie było odpowiedzi na żadne pytanie na świecie.
Otrzymaliśmy krwawy ochłap tego imperium. Czego wówczas chcieli ci ludzie? Wy! Internet. Chcę internetu, tata. Kiedy włączą internet? W kamizelce gorąco i pod hełmem sądzi. O, wóz rozwaliło, tata. Ty zawsze wiesz, co u nas się dzieje? Tata, podobno u nas jest rewolucja. Na Nechcie piszą, że Mińsk się zbuntował. Przyszłam do Centralnej Komisji Wyborczej, żeby złożyć skargę. Nikogo więcej nie wpuszczono, tylko mnie. Jej gabinet jest wielki. Przy oknie skórzana kanapa i dwaj. Ich twarze wiele razy widziałam w telewizji. To szef KGB, to MSW. Cały komitet śledczy. Dwaj. Usiądźcie, Światłano Georgiejewna. Podobno są opinie, że wygrała pani wybory w pierwszej turze. Boimy się o pani życie. Ma pani 4-letnią córkę i 10-letniego syna i jaki przypadek. One tak na czas opuściły Białoruś. To znaczy, że pani nie nagra filmu, na którym przyzna się pani do porażki. Przecież nie będziemy mogli zabrać dzieci do sierocińca. Milczałam. Mówili tylko oni. Żyły pulsowały mi tylko przed uszami. Stuk, stuk, stuk. Zatem zostawia nam pani o wiele mniejszy wybór. Powiedział jeden, a drugi pochylił się nade mną i powiedział z uśmieszkiem. Tak więc, Światłano Georgiejewna, teraz damy wam karteczkę z zapisanym tekstem, który powinna pani nagrać, a potem ten zapis rozpowszechnić w swoim imieniu. Po czym wydalimy panią na Litwę. Jeśli się pani nie zgodzi, to przeprowadzimy prawostronną orchidektomię waszego męża, Siergieja Leonidowicza, którego trzymamy w areszcie. Wie pani, co to takiego? Nie? Wyjaśniam. To chirurgiczne usunięcie prawego jajka, żeby oddać wam je w spirytusie, w słoiku. Niby był dzień, a pociemniało mi przed oczami. Mówiłam coś do kamery, nie pamiętam już, że przegrałam, że wszyscy powinni rozejść się. Przyznaję, mówiłam w ciemności. Na co ludzie są gotowi dla miłości? Wcześniej powiedziałabym na wszystko. Teraz prawdopodobnie nie. Nie na wszystko. Umrzeć. No czasem to może najłatwiej. Umarłeś i cię nie ma. Wyboru nie ma. Dokonałeś ofiary. Wypełniłeś misję. Oddałeś życie. A co jeśli chcesz żyć? A dla kogo żyć? Dla siebie? Dla męża? Dla kraju? Dzieci często pytają, kiedy tatę wypuszczą? Mamo, jesteś prezydentem, dlaczego ty go nie wypuścisz? Co mam im odpowiadać? Jestem prezydentem. Niczego nie mam. Niczym nie kieruję. Nawet sobą. Przebudziłam się z powodu dzwonka. A sen taki dobry. Dosłownie jak z filmu. Wiosna na ulicy Zarzecznej. I Związek Radziecki wrócił, i lody po 28 kopiejek, i kiełbasa za rubel 30. I Breżniew. Siostra z Borysowa dzwoniła, jej syn przepadł. Nikitka. Jako ślusarz pracuje. Dobry chłopak, sportsmen. No, może trochę wściekły. Mówi, że już 2 dni minęły, jak wyszedł i żadnych wieści. Wszystkie szpitale obdzwoniła, wszystkie oddziały. I wszędzie nic, płacze i płacze. I syn Swietłany Georgijewny przepadł. I Wiery Nikołajewnej ze szkoły numer 39. A ja mówię, nie ma co się w taki czas po ulicach włóczyć. O, moja córka Alinka w domu siedzi, książki czyta. Głupich nie sieją. Alina? Alina! Jesteś? Alina! Alina! Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.
Przesiedzieliśmy noc, zgarbiwszy się na kolanach w szkolnej sali gimnastycznej twarzą w dół. Ręce skrępowali budowlanymi ściągaczami. Chłopaków ustawili w szeregu i bili co godzinę. Nigdy w życiu nie słyszałam takich krzyków wysokich, przechodzących prawie ultradźwięki, a dziewczynom cały czas grozili gwałtem. Do toalety? Nie wolno! Na podłodze pojawiały się coraz większe plamy krwi i moczu, cuchnęło okropnie. Natomiast na ścianie było narysowane dziecięcą rączką słoneczko. I ktoś napisał: Wasia kocha Olę. I serduszko. Wasia kocha Olę. Nawet w całym tym okropieństwie jest miejsce na miłość. Mocny się okazał. Dwie gumowe kule w brzuchu, jelita powywracane, a Zuch ma święto i pieśni sobie śpiewa. Tak jakby to on miał mieć ślub, a nie kurwa ja. Wyrwi murom zęby krat, zerwi kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Skalaryska zauważyła, że przeglądam wiadomości w telefonie. Poskarżyła, skarży pyta. O co patrzysz? Przecież Nechta! Te wszystkie obrazki są dla Zachodu! Nikt nikogo nie bije, nie męczy! Jakie kary dla oprawców? Jednego dotkniesz, system się posypia, system jest monolitem! I znowu ta Katarynka! Wdzięcznicy! Wszystkich gołych was wziąłem w chodakach, nakarmiłem, na ludzi wyprowadziłem, a teraz iPhone'a macie! Tak, jakby to on ten iPhone wymyślił! To Steve Jobs wymyślił w Ameryce! A białoruski iPhone jest jak cegła, bo cały czas włączają internet i nic na nim nie można oglądać! Zobaczyłem wtedy po raz pierwszy, że chce mnie uderzyć. Po prostu wyczytałem w jego oczach, że chce mnie uderzyć pięścią prosto w nos. Popłakałem się. Palce mu połamali! Dupę i plecy to mu pałami na granatowy kolor przefarbowali. Pięty obili! No i wsadziłem mu tę dębową pałę w dupę raz, tak jak obiecałem. Bo u nas to jest tak. Pacan skazał, pacan zdjęłał. Tak, żeby nikt nie miał wątpliwości. I w życiu mu się przyda. My im tylko dobrze robimy. Uczymy pojebów, a oni się nie uczą. Szkurwa, Maszka dzwoni chyba po raz dziesiąty. Halo, Maszenka. Maszka, nie mogę teraz, w pracy jestem. Mówię ci, że w pracy jestem. Szkurwa, nie mogę teraz gadać! Wyrwi murom zęby krat, zerwi kajdany, połam bat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Dziękuję ci. Ja tobie dziękuję. Jesteś piękna. Ubranie też jest piękne. Było. Jesteś naprawdę zajebista. Kurwa, ci te mury szury jeszcze rozpierdalają. Zamknij mordę, Gnido! Maszyńka, to nie do ciebie. Nie, kochanie, jakiś debil za głośno telewizora słucha. Maszka, słodko, króliczku mój, no przecież nie przejmuj się, znajdziemy ją. No, może do koleżanki poszła, albo telefon zgubiła. Wiesz, jaka ona jest zapominalska, no wszystko gubi. Z tym Omanowcem, co mnie zaszyje trzymał, to było coś nie tak. Kilkakrotnie podchodził do mnie, a ja się prawie kurczyłam. Bałam się, że chce mnie uderzyć, albo jeszcze coś gorszego i prosto we wszechświat sygnał. Wszechświecie, ratuj. Ale on postoi, popatrzy. Nawet by się mogło, że chce coś powiedzieć, aż nagle odwróci się i dalej idzie chłopaków bić. Telefonu nie odbiera, to diablica. Cały ojciec, ten wszystko po swojemu i ona też. Gdzie ten przeklęty Korwanor? A nie wolno tylko po swojemu. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzeba, jak powiedzieli, zęby zacisnąć już. Dobrze. Niech idzie! Pedagogika! Dobra, zerżnąć ją, czy jej nie zerżnąć? Tylko jakoś tak głupio przed Maszką, no co ja jej powiem? Że wypierdoliliśmy twoją siostrę opozycjonistkę? A chuj tam. Muszę się jakoś rozerwać. Najwięcej bił Nikitę. Chłopaka z więźniarki z przebitym brzuchem. Zdążył mi tylko swoje imię wyszeptać. Nikita ślusarz Batę. On już niczego nie rozumiał, nie wiedział, co się z nim dzieje. Krzyczeliśmy, że potrzebne pogotowie. Strażnicy śmiali się tylko, a on śpiewał. Prawdopodobnie to jedyne, co mógł robić. Śpiewał tę samą piosenkę. Ciągle, ciągle jedno i to samo. A za oknem za ten czas wciąż przyjeżdżały nowe i nowe więźniarki. Raz bury, turmy, mury. Prachniesz swobody do biary. Mur chutka ruchnie, ruchnie, ruchnie i pacha waje swiec stary. Nie, jednak nie. Mamusia mówiła, zawsze mówiła, że rodzina to jest świętość. Niech ją kto inny wypierdoli. Ona to w ogóle głupia chyba, no przecież wiedziała, gdzie pracuje, nie? Przecież Maszka zawsze mówiła, Romik pracuje dla kraju. Swoją drogą, to co ty mnie, suko, tak wystawiasz? Ty nie wiesz, że oni to wszystko monitorują? W takim razie...
Muszę się zabawić. Nowych bab nawieźli. Czego wrzeszczysz? Kto jest twoją mamą? To ona jest przewodniczącą komisji wyborczej. Doskonale, to ona naważyła tej kaszy. W takim razie dobrze. To ty, suko, zerwałaś mój ślub i noc poślubną? W takim razie odpowiesz za wszystko po całości. Jak się nazywają, dziewczynko? Alina? Renat, bierzemy Alinę na przesłuchanie. Z upodobaniem. Mówią, że wy, obrońcy prawa, przejawiliście zbytnią twardość. Zbytnią twardość na ulicach! To znaczy kto? Wy je zrodziliście? To okrucieństwo zrodziłem ja, władza? Trzeba było ich powstrzymać. Faszyzujących młodzików, bojowników i ich animatorów. Mama mówi, że tata jest chory. Na głowę. Że trzeba mu współczuć. Tylko dlaczego on nikomu nie współczuje? Przecież on wiedział, że kobiety umierają tysiącami na koronawirusa. On i teraz o wszystkim wie. Mój przyjaciel Wasia twierdzi, że tata ma tak ze strachu. On się boi. Od dawna. Bardzo boi się śmierci. Ostatnio cały czas mówi, że nogami do przodu, że do grobu go wprowadzą. Wydaje mi się, że on myśli, że go zabiją. Więcej ich nie widziałam. Ani Nikity, ani tego dziwnego omonowca. A jeśli nigdy go nie zobaczę? Jeśli oni zrobią to, czym grozili, zamęczą w KGB? Po co wtedy było to wszystko, jeśli Sieriorzy nie będzie? Wydaje mi się, że poznał mnie. Nie, to niemożliwe. Nie, to po prostu niemożliwe. Przecież to jest przyszły ojciec Maszy dziecka. Ona go tak kocha. Nie, nie, to jest niemożliwe. To po prostu niemożliwe. Faszyzujących młodzików, bojowników i ich animatorów. Najważniejsze to złapać animatora. Przewieziono nas na Okrestino. Myślałam, że tak się nie zdarza. Cela była na 4 osoby, tam już siedziały 23 dziewczyny. Dowieźli jeszcze 13, razem 36 osób na 6 metrów kwadratowych. Powietrza nie było? Wody nie było. Jedzenia też. Wszystkie mogłyśmy tylko stać. W pewnym momencie drzwi się otworzyły i strażnik wylał na nas wiadro brudnej wody i zamknął drzwi. U dwóch dziewczyn zaczęły się ataki paniki, mdliło je. Byłam z nimi. Naczelnika wezwijcie. A co to znaczy, że jest zajęty? Wiesz, kim ja jestem? Tak, ja was wszystkich oszołomów wyuczyłam przez 37 lat, tak? Ja wam te wybory wyliczyłam, te 80% wąsa temu podliczyłam. Ja się ludzi nie przestraszyłam. Wszystko jak kazali, sfalsyfikowałam. A wy mi mojej córeczki nie możecie znaleźć? A po co ja to wszystko robiłam, żebyście mnie teraz wszyscy po chamsku traktowali? Ja się będę skarżyć do prezydenta. Halo? Halo? Kurczę, córeczka, wybacz, mamie, wybacz. Białorusini, jesteście niesamowici. Jeśli wy zostawicie waszego pierwszego prezydenta, wiedzcie, że to jest początek waszego końca. W Białorusi zabraknie szampana, kiedy on odejdzie. Nam proponują żołnierzy NATO. Z czołgami NATO będą walczyć po naszych ulicach. Mówisz, że jeszcze dwa bataliony z Moskwy przerzucą? I będziemy mogli uderzyć na tych czubów jednocześnie? Pod muzykę Wagnera. Chcą nas znowu odziać w chodaki i popędzać batem. Koń bydło, los się odwróci. W poniedziałku tam, gdzie strajkują, zamek na bramę nie szkodzi. Sprowadzimy ludzi z Ukrainy, z Kirgizji, a ten zdradziecki teatr rozgonić. Na wsi nie ma teatru, to i w miastach nie trzeba. Tata, tym razem oni naprawdę są ze sobą. Weź automat do śmigłowca. Odejdą, to wrócimy. Dużo ich? Dużo. Strasznie dużo. Krzyżą wolności. Wolności! Wolności, tata! A ty mi w końcu nie powiedziałeś, co to jest ta wolność. Renat. Ile tam u was płacą w tej Rosji? Myślałem wcześniej, że tu osiądę spokojnie, stabilnie, żadnego zachodniego pedalstwa,
Krówka uległa. A teraz czuję, że oni się nie zatrzymają. Całym sobą czuję. Bo ile to już dni? Miesiąc ich napierdalamy. A oni nie przestają. I kiedyś oni nam zdejmą te maski. Możesz nie zdejmować maski. Poznałam cię. Tato, wziąłem automat. Zebrałem rzeczy. Do kogo strzelać? Szczury. Prostytutki i narkomani. Owce. Mięso armatnie. Jeszcze będziecie czołgać się na kolanach i błagać, żebym wrócił. Jak oni mogli mnie zamienić na tę... kwokę, gospodynię domową, kobietę, tę ofiarę? Tak właśnie, umrę, a nie odejdę. A jeśli odejdę, ile będę w stanie, wezmę ze sobą. Nie chcieli Saszy. Będą mieli Wołodię. Ślubu nie będzie. Na co człowiek może pójść z miłości? A z nienawiści? Nic trudnego, mały. Naprowadzasz na człowieka, zdrajcę, na każdego. Patrzysz na niego i naciskasz spust. Klap. I po zdrajcy. Nic trudnego, synku. Ja się nauczyłem. I ty możesz. Nie trzeba mi emerytury. I stołka nie trzeba. I dyplomy weźcie. I stabilizację. I klomby. Wszystko zabierzcie. Tylko dziecko do domu puśćcie. Córkę, Alinkę. Ma słabe serce. Ma astmę, uwierzcie. I Nikitę, siostrzeńca, siostra ma nadciśnienie. Nie przeżyje, jeśli z nią coś. Oddajcie. Oddajcie dzieci. Białorusini, dziękuję wam za wasz wybór. Jesteście niesamowici. Co, Renat? Całą swoją duszą czuję, że Putina to już nie wydymamy. Kiedy boli absolutnie wszystko, to wydaje się, że już nic nie boli. To było uczucie, że krew wycieka z ciebie, a nie z jakiejś rany, zewsząd. Nawet skóra krwawi, gdy się pocisz. Dlatego, że takie bitwy zdarzają się raz na 100 lat. Mam na myśli bitwy dobra ze złem. Oczywiście, kiedy wszystko jest jasne. Natychmiast zrozumiałem, że umrę. I że oni ukryją morderstwo. Najprędzej spalą w krematorium. Powiedzą albo napiszą, że przepadłem bez wieści, albo zakopią w lesie, albo powiedzą, typ skończył z sobą. No i pieprzyć ich. Pieprzyć ich. To nic nie zmieni. Białorusini to szczególny naród. Długo cierpią, przez dziesięciolecia, czasem całe życie. I nagle... klap. Cierpliwość pryska. Białorusini są obrażeni. I tej obrazy nie da się pokonać. Jak nie da się pokonać... batę. Sukienka po nocy spędzonej w więźniarce, w szkolnej sali gimnastycznej i w areszcie była zupełnie niepodobna do tej, którą kupiłam za 2 stypendia. Brudna, porwana, biało-czerwono-biała szmata. Krwawy ślad ściemniał. Plamy u góry są od wymiotów.
Ale to wszystko jedno. To najlepsze ubranie na świecie na żadnego nie zamienię. Oto stoimy w ciasnej celi. A jacy wspaniali ludzie. Wszyscy inteligentni i mądrzy, mikrobiolodzy, nauczyciele, artyści, studenci. Kobieta, która poszła do więźniarki za syna i męża. Złapani w te dni na ulicach kapłani, dziennikarze, studenci, prawnicy i lekarze, górnicy i robotnicy. To najwspanialsi ludzie na świecie. To Białorusini. W tej celi i w nas jest nowa, prawdziwa Białoruś i wszyscy czujemy miłość, a miłości nie da się pokonać. To prawda. Przecież to prawda. Wszechświecie. Dzień dobry. Nazywam się Światłana Ciechanowska. Gospodyni domowa. Matka dwójki dzieci. Jestem wybranym prezydentem Białorusi. A na co wy jesteście gotowi dla miłości? Tak powstał szmatysjaczny ruch, wojna ucęła jarać. Można pomniki znosić i bruk na kamieni rozbierać. Każdy odczuł, przyszedł jego czas, siły oddać baradzbie. Kto nie z nami, toj suprać nas, spiewak był sam po sobie. Raz góry, turmy, mury, pragniesz swobody, to